Marzanna. Dawnym ludowym zwyczajem, którym witano wiosnę, było niszczenie marzanny, kukły, będącej wyobrażeniem zimy, ale również wszelkich chorób, nieszczęść i śmierci. Marzanna, w zależności od regionu Polski, przyjmowała różne imiona. W Wielkopolsce była śmierć na Śląsku marzeniokiem, a na podchalu śmieszczką. Kukła była tworzona z pęku słomy lub gałganów, najczęściej osadzona na długim kiju, wystrojona w kolorowe ubranie, w wianku lub ze wstążkami. Marzanne w uroczystym orszaku po wsi niosły dziewczynki. Chodziły od domu do domu, zabierając wraz z kukłą całe zło i nieszczęścia. W każdej chacie pochylały marzanny w pokłonie i śpiewały pieśni. Następnie cały orszak wychodził poza granice wsi, gdzie kukłę podpalano i wrzucano do rzeki lub stawu. Potem dziewczynki szybko wracały do domów. Wierzono bowiem, że samo przyglądanie się strzępom marzannym może przynieść nieszczęście, a jej dotknięcie po zniszczeniu nawet śmierć. Zniszczenie marzanny poza magicznym odgonieniem zimy było również wstępem do innego dawnego zwyczaju obrzędu gaika. Nazajutrz do wioski wnoszono dużą sosnową gałąź ozdobioną kolorowymi wstążkami, papierowymi słoneczkami i wydmuszkami jaj. Obchodzono z nią całą wieś, wprowadzając do domostw wiosnę.